Hej chłopaki i dziewczyny, zaraz usłyszycie, zobaczycie wywiad z Marcinem Rybińskim, a ja nagrywam to jakby po tym wywiadzie, ale wy to widzicie wcześniej, dlatego że uzgodniłem z nim, że był na tyle miły, że jest taki rabat dla was. Jeżeli wam się spodoba ta aplikacja, którą teraz zobaczycie, to możecie wejść w link, który jest na dole, to jest link afiliacyjny, dzięki czemu macie 3 miesiące za darmo do 99 nieruchomości. Ta aplikacja dotyczy zarządzania wynajmem, czyli jeżeli jesteście wynajmującymi, to może być dla was przydatna, więc wtedy sobie ją zobaczcie. Miłego wywiadu. Dzień dobry, tutaj Państwo Piesto i mamy dzisiaj wyjątkowego gościa, Marcina Rybińskiego. Cześć Marcinie. Cześć, witam wszystkich. I dzisiaj będzie trochę o tobie, ale generalnie nie o tobie, tylko raczej o tym, co robisz, o pewnym produkcie, który dajesz i który moim zdaniem może być przydatny dla osób wynajmujących nieruchomości. I mowa o iNajem. Dobrze, tak, mówię na razie wszystko. Tak, nic nie pomyliłem. System obsługi online wynajmu. Tak, tak. Czyli generalnie system taki do zarządzania wynajmem z punktu, przez komputer oczywiście, przez sieć. I w tym systemie, z tego co ja na razie zrozumiałem, jest wszystko. To znaczy mogę zarówno mieć umowy, podpisywać umowy, robić przelewy, mogę analizować sobie, jest, rozumiem, że jakiś dział analizy, w którym sobie analizuję później, jak przychodzą te płatności i generalnie wszystko mam w jednym miejscu i to jest mega bardzo rozbudowane. I ja już słyszałem o tego typu aplikacjach, natomiast z tego, co ty mi powiedziałeś i co mnie zaciekawiło, to jest, że ja tutaj mam wszystko, może nie, że z księgowością, ale też wspominałeś o tym, prawda, że w tym może być również jakaś taka podstawa rozliczenia podatku nawet. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Nasz system to jest taki, można powiedzieć śmiało, ERP dla nieruchomości, dla wynajmu nieruchomości, lokali mieszkalnych, mieszkań na pokoje oraz oczywiście lokali komercyjnych. Można nawet wynajmować duże centrum handlowe i zarządzać tym wynajmem za pośrednictwem naszego systemu. Okej, no to powiem ci tak, pewnie większość słuchających widzów, którzy mają nieruchomości na najem, mają takie same problemy jak ja. To znaczy, jest kwestia rekrutacji najemcy, jest kwestia ściągania należności, stanu mieszkania przy odbiorze, czyli jakiś protokół, właściwie to oba protokoły, jest kwestia kontaktu z najemcą, bo czasami jest po prostu urwany, no i jest kwestia ogniska na środku pokoju urządzonego przez Bułgarów podających się za Włochów, ale to taka legenda, tak naprawdę to nie jest problem, tylko to jest taki straszak bardziej. Więc takie problemy mają wynajmujący w Polsce moim zdaniem. Czy coś pominąłem? No, ja też mógłbym tu przytaczać swoje doświadczenia, które też już od wielu lat posiadam, ponieważ mam również własny portfel nieruchomości na wynajem, którym zajmowałem się sam. No i na bazie tego doświadczenia praktycznie 5 lat temu podjąłem decyzję o zaprojektowaniu i realizacji tego całego projektu. No i mam nadzieję, tak, to dość długi okres czasu, dlatego też mam nadzieję, że nasz system będzie w sposób rzeczywisty pomagał i automatyzował procesy, które procesy wynajmu, mówiąc w skrócie. Okej, no dobra, no to czyli czy ten system może pomóc mi w tych sprawach? Tak. Ściąganie należności, stan mieszkania, kontakt z najemcą, no i inne nieprzewidziane rzeczy. Nasz system, w zasadzie nazywam go również portalem, jest przeznaczony dla osób, które posiadają jedno, dwa mieszkania na wynajem, jak również jest zaprojektowany tak, że mogą go profesjonalnie używać zarządcy nieruchomości, księgowi, a nawet pośrednicy nieruchomości, którzy chcieliby zdywersyfikować swoją ofertę. Zaprojektowane jest bardzo uniwersalnie, tak, dla tych wszystkich grup. Konto użytkownika może być jako właściciel, jak również jako zarządca.
to, co jest bardzo ciekawe, to to, że na jednym koncie zarządcy, nawet ty z tego, co kiedyś opowiadałeś na swoim kanale, posiadasz nieruchomości, które masz jedne prywatne, a drugie na przykład na swoją działalność gospodarczą bądź na firmę, to tutaj rzeczywiście na jednym koncie można jak gdyby zarządzać wynajmem i rozliczać ten wynajem w zależności od tego, jakie nieruchomości generują, jaki przychód i jaki jest on opodatkowany. Czyli w ramach jednego ja konta... Ja miałem tak, że... No, wejdę ci w słowo. Tak, tak, proszę. Mam taką sytuację, że mam jako osoba fizyczna razem z żoną nieruchomości, które wynajmuję, tak. Mam na spółkę jedną i mam na spółkę drugą i jeszcze spółka druga wynajmuje coś od pierwszej, więc w sumie mam trzy opcje, ale jeden podmiot jest zarówno wynajmującym, jak i najemcą. Tak, to tutaj właśnie nasza aplikacja przewiduje to, i aplikacja, i portal, bo o tej aplikacji mobilnej to za chwilę później powiem. Nasz portal przewiduje właśnie tego typu scenariusze. Między innymi dlatego jest bardzo uniwersalny, ponieważ są jak gdyby w zasadzie cztery takie konta, które mogą być ze sobą łączone i odłączane. To jest właśnie wynajmujący albo jako profesjonalny zarządca, albo jako osoba prywatna, albo właśnie jako osoba, która ma nieruchomości, które należą jak gdyby do różnych podmiotów. Najemca to wtedy tutaj wiadomo jest konto darmowe. Inni usługodawcy, którzy współpracują z wynajmującym i mogą również współpracować z najemcą. To jest kwestia, czy nie wiem, firma sprzątająca, złota rączka, która usuwa jakąś awarię, jak również czwarte konto to są biura rachunkowe, które dzięki temu portalowi mogą prowadzić rozliczenia podatku od przychodów z wynajmu i mogą to prowadzić w pełnym zakresie, jedynie z wyjątkiem pełnej księgowości, czyli wszelkie formy opodatkowania, jakie są możliwe w Polsce, można tutaj w naszym systemie obliczać, realizować, ale biura rachunkowe mogą jedynie pełnić taką rolę takich opiekunów, czyli również wynajmujący może te czynności wykonywać samemu, tym bardziej, że są one dość bardzo intuicyjne, a jedynie biuro rachunkowe bądź jakaś księgowy, z którym wynajmujący będzie współpracować, może jedynie tutaj doglądać tak poprzez swoje konto, swój podgląd, czy wszystko jest jak gdyby robione prawidłowo. No dobra, czyli od księgowego po zarządzającego, po najemcę są różne konta, wszyscy mogą wejść, zarejestrować się i co oni tam widzą? Generalnie ja już sobie się trochę pobawiłem tym, zaraz pokażę wszystkim, co tam odkryłem, że to mogę teraz to zrobić. Każdy będzie miał swoje konto i właśnie to, co ciekawe, ty powiedziałeś, że możesz być wynajmującym i najemcą, czyli ta sama osoba może wynajmować, ale również może najmować od kogoś innego. I dlatego jego konto będzie łączone z innymi kontami i może być rozłączane. To będą takie konta wręcz dożywotnie. No i podkreślam, że dla wszystkich najemców konta są oczywiście dożywotnio bezpłatne. Dobra. No to tak, to jest oczywiście wersja demo, to co pokazuję, bo jak my to nagrywamy, to jeszcze to nie jest upublicznione, więc mam ten zaszczyt, że sobie bawię się tym przed wami. W każdym razie nie nazywam się Marcin Marcinkiewicz, nazywam się Daniel Piesto, ale nagrywamy sobie to, momencik, tutaj dodałem sobie już samemu nieruchomość, i teraz widzicie moją nieruchomość, którą dodałem, Nadarzyn, ulica Mała 4, i umowa najmu jest tu podana, bo stworzyłem umowę najmu z panem Henkiem Trąbką 5 lutego. I mogę sobie kliknąć w nią i od razu mi się pokazuje mapka. Teraz jak nagrywam, to jest leciutkie opóźnienie, ale normalnie się od razu pokazuje, czyli wiem, gdzie to jest. Nadarzyn, jakby ktoś nie wiedział, to jest tak na taki zachód, południowy zachód od Warszawy. A jak kliknę edytuj, to mnie przenosi tutaj, już sobie wcześniej przygotowałem. I mam całe mnóstwo opcji, jeżeli chodzi o samą nieruchomość. Tutaj tylko i wyłącznie nieruchomość jest. Dane podstawowe, grupy, atrybuty. No i to atrybuty. Balkon, ogrodzenie, dziedziniec, opis. O, tu napisałem, co to za miejsce właściwie, bo tu na przykład nie wiedziałem, o co chodzi z opisem.
I dodatkowe opcje jeszcze są. Bo to nie wiem, czy opis nieruchomości, czy to widzi najemca? Nie wiem, to jest. Ty będziesz mógł decydować, co najemca będzie widział, a czego nie. To oczywiście możesz sobie robić opis nieruchomości, który potem będzie wykorzystany do wyeksportowania tych wszystkich danych, na przykład do wyszukiwarek, do portali innych, które zajmują się już ogłoszeniami. Czyli będziesz mógł wyeksportować jak gdyby swoją zdigitalizowaną, bardzo, bardzo szczegółowo nieruchomość do wynajmu i będziesz mógł eksportować te dane ewentualnie lub tworzyć oferty dla swoich przyszłych potencjalnych najemców. Jest czynsz najmu, wzorzec cyklu, czyli można ustawić nawet taki brytyjski system, że co tydzień ktoś płaci, codziennie albo w ogóle nie płaci, albo jest roczny tryb rozliczania. Długość i szerokość geograficzna jest nawet. I to pokazuje tylko, popatrzcie tutaj po lewej, to jest pulpit klienci nieruchomości, później jest umowy, rozliczenie mediów, sprzedaż, zakupy. To jest po prostu księgowość, to jest kolosalny po prostu program. Kaucje, upomnienia, noty, analizy. I ja wszystkiego jakby nie od razu mówię ci, Marcin, że ja nawet nie zajrzałem do każdego zakątka tego programu, bo jest olbrzymi. Domyślam się. Trzeba rzeczywiście poświęcić trochę czasu, przy czym warto zaznaczyć, że ten system jest skalowalny. Nie każdy musi wykorzystywać wszystko. Stąd też są różne konta użytkowników. Należy podkreślić właśnie, że jest on dla osób, które dotychczas wiele różnych rozliczeń prowadzili przy użyciu Excela, to oczywiście te osoby również mogą wykorzystywać nasz system w takim zakresie, jakim sobie będą życzyć. No i on jest oczywiście też przygotowany dla tych osób, które profesjonalnie zajmują się wynajmem. Należy przyjąć, że nie wiem, osoby, które mają powyżej 5 czy 10 swoich nieruchomości na wynajem, już traktują to bardzo poważnie i wtedy trudniej jest to robić za pośrednictwem Excela, ale wiem oczywiście, że tak osoby robią. No i oczywiście jest on dla tych dużych podmiotów czy funduszy nawet nieruchomościowych, które coraz żwawiej wchodzą na nasz rynek polski. No, przygotowaliśmy produkt, który jest uniwersalny. Mhm. No to jeżeli chodzi o uniwersalny produkt, to dodałem sobie umowę najmu, to co mówiłem. I teraz tu jest właściwie wszystko w formularzu, cała umowa jest w formularzu. Brakuje tylko takich zastrzeżeń prawnych, które są zawsze w umowie. No przesadzam, że wszystko, bo to jest nadal edytowalne, ale jest tak. Najemca, dane do umowy, wynajmujący, opłaty eksploatacyjne, prognozy liczników, treść umowy, kaucje, zdjęcia, pliki i skany, aneksy, protokoły, utwórz PDF. Można jeszcze PDF-y tworzyć na twojej stronie, więc nie wchodźcie od teraz na te wszystkie darmowe aplikacje do tworzenia PDF-ów, bo możecie je zrobić w najem. No tutaj na marginesie, ale tak, generalnie cała tak umowa jest przenoszona. Cała umowa, praktycznie są różne scenariusze przewidziane tej umowy. Do najciekawszych i to, co nas odróżnia od innych podobnych programów, to, że dam taki przykład. Tutaj każda umowa to są prawa i obowiązki, wiadomo, dwóch stron. Przeważnie są sankcje bądź odszkodowania dla najemcy, a nie ma żadnych nagród. My wprowadziliśmy nagrodę w postaci czynszu efektywnego, czyli możemy się umówić z najemcą. Zresztą wiem też z innych źródeł, że niektórzy właściciele realizują właśnie taki scenariusz, gdzie wprowadzają czynsz bazowy i czynsz efektywny. Czyli umawiają się z najemcą, załóżmy najem 2000 zł miesięcznie czynszu, ale jeżeli zapłacisz mi w terminie za poprzedni miesiąc, dostaniesz nagrodę, bonus w postaci na przykład 50 zł, tak? No i często, no tak jak sam mówisz, ty też to realizujesz. Tylko problem jest później techniczny w pilnowaniu tego. Tu nasz system będzie to robił w pełni automatycznie, dlatego że jak tutaj w tym, jeżeli umawiasz się z najemcą na ten bonus, czyli na ten czynsz efektywny po spełnieniu pewnych warunków, czyli tutaj warunkiem jest terminowa płatność za poprzedni miesiąc. My wprowadziliśmy jeszcze dodatkowy taki rabat za płatność online za pośrednictwem naszej tutaj tej platformy, za pośrednictwem naszego portalu.
chodzi o to, że wtedy rozrachunek dokona się automatycznie. Czyli w czasie rzeczywistym system będzie wiedział, że najemca zapłacił w terminie i będzie można w kolejny miesiąc w sposób półautomatyczny wystawić fakturę już z tym obniżonym czynszem. Czyli jeśli mogę, wejdę ci w słowo. Umawiam się z kimś najpierw na ustnie na 2000 zł. Następnie na umowie jest 2100, jest w umowie napisane, że rabat za terminową wpłatę 50. Przykładowo oczywiście, rabat za płatność online kolejne 50. Więc 50 czy tam 10 bądź 20 zł i to wszystko ci się pojawi, to się wszystko wygeneruje na umowie najmu, bo te parametry, które tutaj wprowadzamy, one na umowie najmu wszystkie będą zawarte, ale ty będziesz mógł poprzez edytowanie tej umowy dopisywać sobie również jeszcze inne punkty, dlatego właśnie w dalszych kafelkach jest treść umowy. Tą treść umowy będziesz mógł korzystać z naszego szablonu, która jest bardzo uniwersalna, ale będziesz mógł zmieniać punkty, będziesz mógł coś sobie skasować lub bądź coś z ręki dopisać. Nawet zawierając taką umowę w sposób zdalny, bo nasz system również taką możliwość ma, strony w trakcie negocjacji zdalnych będą mogły obydwoje pewne rzeczy dopisywać z ręki i później dopiero po podpisaniu w sposób zdalny tej umowy wtedy wygeneruje się plik PDF z oznacznikiem czasu, miejsca, z podpisem, ale to tutaj co do kwestii zawierania umów w sposób zdalny, to jest dość długi temat, więc nie będziemy się na ten temat rozwodzić tutaj, ale jest taka możliwość. I wracając do tej umowy, chodzi właśnie o możliwość edytowania. No i w tym momencie najemca, jeżeli ma tutaj te dwa parametry i z nim się w ten sposób w umowie umówiliśmy, on ma motywację do tego, żeby zapłacić w terminie i również ma motywację, żeby zapłacić za pośrednictwem platformy, zaznaczając, że jego to nic dodatkowo nie kosztuje, bo to jest zwyczajny przelew, tak zwany szybki przelew online wykorzystujący swój bank i pośrednika płatności, a nasz system wtedy w czasie rzeczywistym dokona rozrachunku, czyli ty jako właściciel, on zresztą też jako najemca, wchodząc na swoje konta, widzicie w czasie rzeczywistym dane saldo, czyli to jest ta wartość dodana, że nie musisz zrobić rozrachunku ręcznie, tylko wszystko dzieje się automatycznie. Chodzi o to, żeby właśnie... To jest taki przelew natychmiastowy, który od razu wpisuje się w program. Czyli jeżeli mam najemcę, który się spóźnia, ja do niego dzwonię, zapłać, a on mi tak już dokonuje przelewu, no to ty mówisz, no to dokonaj ten przelewu podczas rozmowy telefonicznej czy coś takiego. Tak to sobie wyobrażam, że takie jest zastosowanie tego. I wtedy on, jak dokona, to od razu będę to widział, bo w trybie natychmiastowym, czyli jest jakby data pewna, więc można po prostu na słuchawce to zrobić. Tak, i od razu w systemie saldo ci się zmieni w stosunku do tego najemcy. Super. No dobra, no to jest realne. Realne jakieś rozwiązanie, które powiedzmy, które może pomóc. Zastanawiam się, jakie są jeszcze wartości dla takiej osoby jak ja, która ma sporo nieruchomości na najem i rozlicza to właśnie Excelem i mam pracownika. I teraz ja to wszystko bym sobie tutaj wpisał. Faktury. Czy to wystawi mi faktury za mnie na przykład? Bo teraz. Tak, oczywiście. Jeżeli możesz ewentualnie przejść w sprzedaż, przychód i tam faktury, to tutaj jest kilka możliwości wystawiania faktur. Oczywiście tradycyjnie ręczne, ale najbardziej tutaj interesujące dla wszystkich będą możliwości wystawienia faktur czynszowych lub faktur za media do umowy w sposób taki półautomatyczny, bo tutaj możemy wystawiać faktury osobno czynszowe, osobno za media na różne rachunki bankowe, ale możemy również wystawić jedną fakturę z czynszem oraz opłatami za media, która na przykład będzie dokonywana płatność na dwa odrębne rachunki bankowe. To oczywiście z uwagi na ewentualne
wątpliwości fiskusa, tak, w kwestiach na przykład przychodu, który jest opodatkowany na przykład ryczałtem, jeżeli wpływa na jedno konto, Urząd Skarbowy może opłaty albo zwrot za opłaty za media potraktować jako przychód i go opodatkować, ale jeżeli weźmiemy to na dwa osobne konta i wykażemy, że to jest, my pobieramy tylko i wyłącznie jak gdyby tą opłatę za media i przekazujemy ją dalej, w związku z tym nie jest to nasz przychód, dlatego jest to bezpieczniejsze dla fiskusa i my również mamy to już w systemie przewidziane i nie musimy do końca wystawiać dwóch różnych faktur, ale możemy zrobić to na podstawie jednej faktury, która właśnie będzie miała dwie płatności i to jest duże usprawnienie. Spoko, tylko rozumiem, że ja muszę, to działa tak, że ja wystawiam fakturę co miesiąc temu samemu człowiekowi, tak? Bo w tym momencie właśnie pracownik to sam nie robi, więc ja nawet nie wystawiam tych faktur, ale tak sobie wyobrażam, że on codziennie co miesiąc wystawia te faktury i to teraz robi jakby nie używając innej aplikacji, tylko w iNajmie to robi. Dobrze rozumiem? Czy może tak, to jakoś tutaj masz. Tak, tutaj masz oprócz tego, co powiedziałem, czyli w sposób taki półautomatyczny, możesz też nastawić w ogóle automatyczny. Jeżeli najemca jesteś umówiony tylko na stałe płatności, czyli on ci wpłaca na przykład zaliczki za media, za jakiś dopiero, nie wiem, pół roku czasu rozliczasz go z tego faktycznego zużycia, no to tutaj w ogóle jest pełna automatyzacja, faktura będzie wystawiona w pełni automatycznie, bo umowa przewiduje taką opcję. Ta opcja mnie bardziej interesuje, no bo ja mam media przepisane na najemców. Tak, to tutaj tam, to jest możliwe oczywiście. Tak, to tutaj w tym momencie w ogóle jest czynnik ludzki niepotrzebny. System będzie automatycznie wystawiał faktury, automatycznie dokonywał rozrachunków. Co więcej, będzie jeszcze automatycznie wiedział, jaką kolejną fakturę ma wystawić, czy z czynszem bazowym, ponieważ najemca na przykład się spóźnił z płatnością albo nie dokonał i w ten sposób jakieś strony umówiły, lub właśnie automatycznie z tym czynszem efektywnym, czyli z tym bonusem dla niego. I to będzie dużą motywacją dla najemców, aby płacili w terminie. No tak, tak. No to fajnie, bo to jest jakby no, nienegocjowalne. Ktoś powie, panie, dobra, spóźniłem się, ale... Niestety robi to automatycznie system, jest to nienegocjowalne, tak jak mamy na przykład, nie wiem, u operatora sieci komórkowej. Dostajemy fakturę, mamy umowę, ewentualną karę, no i nie ma dyskusji. Fajnie. No dobra, to teraz tak, powiedz mi, jak ty widzisz tę aplikację, bo nawet w logo macie tutaj telefon komórkowy, więc domyślam się, bo ja widzę, jestem teraz na stronie takiej, jak to się nazywa, przeglądarkowej. Przeglądarkowej, webowej, ty jesteś w wersji webowej, oczywiście jest tworzona również aplikacja mobilna, która będzie przeznaczona na te dwa obowiązujące podstawowe systemy, czyli Android bądź iOS. I tutaj to jest kwestia jeszcze, myślę, kilku miesięcy, gdzie już ta wersja będzie w pełni gotowa. Ona oczywiście będzie uproszczona, to nie będzie tak rozbudowane, bo tam nie ma takich potrzeb. Ona będzie przeznaczona przede wszystkim dla najemcy, żeby w sposób właśnie prosty mógł sprawdzić swoje saldo, sprawdzić swoją umowę, podpisać w ogóle umowę w sposób zdalny. No nie mówiliśmy tu jeszcze o umowach rezerwacyjnych, gdzie będziemy mogli tutaj za pośrednictwem naszego systemu zdalnie na przykład podpisać umowę rezerwacyjną z wpłatą automatyczną kaucji bądź zadatku, który ewentualnie przepadnie, jeżeli do umowy głównej nie dojdzie, wszelkiego rodzaju aneksy, więc też o tym nie było mowy, również za pośrednictwem naszego systemu zdalnie będzie można to dokonywać i te wszystkie dokumenty będą właśnie się gromadzić w aplikacji mobilnej najemcy, jak i saldo, zestawienie faktur, możliwość zgłaszania usterek, wykonania zdjęć, jak również właśnie to, że nasz system będzie zintegrowany z innymi zewnętrznymi firmami, które będą mogły dołączyć do jak gdyby naszej społeczności, bo to jest jak gdyby budowanie całej społeczności wokół procesów wynajmu, bo możemy sobie wyobrazić, że gdzieś tam firma wykonawcza, złota rączka, będzie również w tym systemie i w sposób szybki ty, jeżeli najemca zgłosi ci awarię, gdzie będzie ona dobrze opisana i zrobione zdjęcia, ty od razu masz konto, znaczy współpracujesz z
z taką złotą rączką, on ma też swoje konto i on też to widzi, tak? I wy już od razu ustalicie scenariusz działania, gdzie ty w zasadzie nie musisz dzwonić w ogóle, ustawiać tych kwestii, tylko już osoba wie, z jaką awarią ma do czynienia, już od razu umawia się z najemcą, kiedy może przyjechać, wszystko jest odnotowywane w systemie, wszyscy są poinformowani, a poświęcamy na to dużo, dużo mniej czasu. Powiem ci, że to jest no, bardzo dużo jakby produktów w jednym i część z nich wydaje mi się przydatna, więc ja chyba spróbuję to dla siebie, a część taka właśnie jak kontakt ze złotą rączką, znaczy no, jeżeli to jest taka osoba, z którą współpracuję od dłuższego czasu, tak, to możemy się tak kontaktować, ale często jest tak, że potrzeba kontaktu z kimś, znaczy często, zdarza się, że jest potrzebny kontakt z kimś nowym. Dlatego, że po prostu zepsuło się coś, co wcześniej się nie psuło, albo jednak jest potrzeba nowa jakaś zrobienia, nie wiem, teraz wymyślam, ale ogród, no to ktoś, specjalista od ogrodu jest potrzebny, teraz wymyśliłem. Prawda? My mamy nadzieję, że po jakimś czasie ta baza tych wszystkich firm, która będzie w naszym systemie, ona będzie rosła, tak? I tutaj będzie też możliwość wyboru, to będzie wszystko ewoluować. Zobaczymy, w jakim kierunku chcemy budować społeczność. Nasz projekt jest społeczny, żeby łączyć w ramach wynajmu nieruchomości różne grupy, tak? Różne grupy docelowe i zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. No dobra, dobra. To powiedz jeszcze, jak. No właśnie. Jak myślisz, jak w którym kierunku to właśnie pójdzie w przyszłości? Jak to będzie wyglądało tak za 10, za 20 lat najem? Będzie podobnie wyglądał? Czy uważasz, że będą jakieś zmiany? Myślę, że będzie podobnie jak to było w bankowości, tak? 20 czy 25 lat temu. Pamiętam, jak jako dużo młodszy człowiek założyłem działalność gospodarczą i 20-30% swojego czasu spędzałem stąd w kolejkach przed bankiem, tak, żeby załatwić przelew czy sprawdzić, kto mi zapłacił, a kto nie zapłacił. Dzisiaj wszystko się przeniosło do internetu. No, podobnie będzie z wynajmem. I myślę, że nastąpi taka większa digitalizacja nieruchomości, czyli jakieś wirtualne spacery przed podpisaniem umowy najmu. Możliwość podpisania umowy oczywiście zdalnie już jest. Co do protokołu zdawczo-odbiorczego również jest taka możliwość, chociaż jest to trochę trudniej, no bo jednak dwie strony chcą dotknąć, sprawdzić, czy wszystko działa, czy nie działa, ale to też jest wszystko kwestia umowy, bo przecież możemy sobie wyobrazić coś takiego, że ktoś, kto z najemców, bo będą też jakieś certyfikaty, może nie certyfikaty, ale tak podobnie jak na Allegro, tak, że jest zły najemca i dobry najemca, no to temu dobremu, powiedzmy sobie, który ma więcej gwiazdek, możemy bardziej zaufać i gdzieś się możemy umówić, tak, zróbmy przekazanie zdalne, ale dajmy sobie, nie wiem, 7 dni, jeżeli rzeczywiście tam będzie jakaś awaria, coś będzie nie tak, no to też za pośrednictwem systemu zdjęć możemy sobie to tutaj dograć, bo przecież no, to są umowy międzyludzkie, trzeba też mieć do siebie zaufanie, więc myślę, że coraz, no, że te procesy jednak przejdą, tak, przejdą po prostu do internetu. Okej, okay, no przechodzą. Otwieranie drzwi, przechodzą. Tak, przechodzą, no to jest cały proces, tak samo możliwość otwierania drzwi w sposób zdalny, czy odczyty liczników, no to jest już, to my to zamierzamy wprowadzić już za chwilę. A kwestia weryfikacji najemcy, bo o tym nie powiedziałem, no tutaj również, żeby te wszystkie procesy móc robić zdalnie, nawet należy już od zeszłego roku spełniać pewne wymogi. Wymogi związane z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego. Mam tutaj na myśli o rozporządzeniu, które ma taką nazwę, skrót EIDAS, czyli wszelkie umowy, które będą zawierane za pośrednictwem internetu, powinny być dokonywane po dogłębnej weryfikacji stron, tak? Czyli tutaj nasz system również w oparciu o te procedury EIDAS będzie mógł weryfikować najemców przed zawarciem umowy. Mhm.
No właśnie sprawdzam sobie eIDAS, no bo tak by było najwygodniej. Pamiętam, że kiedyś nawet w Stowarzyszeniu Mieszkanicznik była taka rozmowa na temat tego, że fajnie by było stworzyć taką bazę najemców, żeby móc ich oceniać i później po prostu, no jeżeli ktoś ma bardzo dobry scoring, to można by mu wynająć trochę taniej, a jeżeli kiepski, no to albo się w ogóle nie zgodzić, albo wynająć drożej. I to by było fajne, ale oczywiście weszło wtedy RODO i wszyscy stwierdzili, tak, że tak, nie będziemy weszło tego RODO. Tak, tak. No był taki pomysł na bazie tego, co robią banki, tak? Bo przecież swoich klientów dość mocno weryfikują i też tutaj na tej bazie udzielają kredytów. Ale oczywiście technologia idzie cały czas do przodu. Tutaj weryfikacja na razie może spokojnie odbywać się poprzez sprawdzenie tożsamości i ważności na przykład dokumentów, to też jest bardzo istotne, bo ja osobiście miałem przykład w swoim wynajmie, gdzie zawarłem umowę w tradycyjny sposób, miałem w ręku dowód osobisty, wszystko było ok, po czym po jakimś czasie zadzwoniła do mnie policja, tak, że tak, czy ten pan tutaj mieszka? Mówię, nie, nie, zupełnie inny, no ale czy tak wyglądam? No mniej więcej tak, no to niestety my tam wchodzimy na ostro, bo jest to poszukiwany przestępca. No i niestety zawinęli tego pana. No, nie miałem doświadczenia tutaj w rozpoznaniu, czy dowód osobisty jest fałszywką, czy nie, ale poprzez właśnie tą weryfikację, która odbywa się za pośrednictwem zewnętrznej firmy, używając przede wszystkim banków, no bo banki mają najlepiej zweryfikowanych swoich klientów, no możemy sprawdzić, czy dokument jest ważny. To samo dotyczy przecież również obcokrajowców. Bardzo dużo osób z Ukrainy. My nie wiemy, czy oni są tu legalnie, czy nie, ale ci, którzy mają konto bankowe, no a chyba z takimi najemcami chcemy podpisywać umowy, my wszyscy właściciele nieruchomości czy zarządcy, no to też w bardzo łatwy sposób jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten dokument jest aktualny, bądź do kiedy jest aktualny. Te rzeczy wszystkie będziemy mogli sprawdzać. Sytuacje aż takie zahaczające o kryminał, w tym sensie, że jedna osoba chciała wynająć, która okazało się, że no jest, jeżeli są jakiekolwiek podejrzenia, to my wysyłamy to do, no taki biały wywiad robimy, czyli zatrudniamy taką firmę znajomą, która zajmuje się takimi rzeczami jak biały wywiad, no i oni sprawdzają człowieka i raz zauważyli, że ktoś o takim imieniu i nazwisku i podobnym wieku, nie takim samym, ale podobnym, jest ścigany listem gończym przez policję w Wałbrzychu. Tak. I jak tam zaczęliśmy się dopytywać, to się kontakt urwał. To było lightowa historia. Teraz posłuchaj tej. Był sobie taki pan z Gruzji, który chciał od nas wynająć po bardzo dobrej cenie cały dom, czyli to były tak naprawdę duże pieniądze. On chciał jeszcze tam podwójną kaucję, no to wyobraź sobie, że to było, nie wiem, czy 10 tysięcy, no powiedzmy 9, plus podwójna kaucja. To chciał na dzień dobry wpłacić 27 tysięcy tylko w gotówce. No i wiesz, no z jednej strony, no dobra, jest najemca, to czemu nie, ale... Jest kasa. Jest jakby za pięknie, więc sprawdziliśmy go i okazało się, że człowiek o takim samym imieniu i nazwisku i dokładnie tym samym wieku był złapany na przemycie broni, znaczy nie wieku, tylko roku urodzenia tego. Był złapany na przemycie niewzbogaconego uranu, który można zmienić między Gruzją a Turcją i można go zamienić na wzbogacony i wtedy wykorzystać do bomby atomowej jako paliwo do elektrowni albo jako brudną bombę, ale trzeba to jeszcze tam coś wykonać, jakieś rzeczy, ja nie jestem specjalistą. Więc taka sytuacja. I był sobie taki pan, który właśnie chciał od nas wynająć. Tak, i tak jak sam powiedziałeś, musiałeś poświęcić sporo czasu na ten taki biały wywiad, a korzystając z możliwości zdalnej weryfikacji, oczywiście pod warunkiem, kiedy najemca, ten przyszły nasz potencjalny najemca się na to godzi, bo musi zaakceptować regulamin i wszelkie prawne aspekty tego, no to tutaj robisz to w ciągu kilku sekund. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, obiekcje, no to już od razu zapala ci się czerwona lampka, no i oczywiście weryfikujesz bądź nie według własnych już kryteriów, i albo odpuszczasz tą osobę, albo no, rozmawiasz dalej, ale można to w sposób bardzo szybki zrobić. Ale może być też tak, że najemca powie, a to ja muszę tu wpisać się w jakiś system scoringowy, to ja nie chcę.
i na przykład odpadnie klient. I tak, my mieliśmy oczywiście takiego, że jak zawieraliśmy umowy, no to na przykład tam wpisywaliśmy zobowiązanie do ustawienia przelewu cyklicznego w banku. I bywało tak, generalnie wszyscy podpisywali i ustawiali te przelewy cykliczne, albo podpisywali, nie wiedzieli co podpisywali, później mówili, o co tu chodzi, no musi pan ustawić przelew, a dobra, ustawiam. Ale mieliśmy też na przykład jednego człowieka, który powiedział, co, a co was moje konto? Ja mówię, no po prostu taka jest umowa, to nie jest, ale ja zawieram umowę najmu nieruchomości, to może dotyczyć najmu. Ja mówię, a gdzie jest tak napisane? Jest swoboda zawierania umów i mogę sobie zawrzeć, że musi pan 5 przysiadów zrobić codziennie rano i to jest ważna umowa cywilnoprawna. A on mówi, nie, ja nie podpiszę. I znalazł się jeden klient, który nie podpisał. Myślę, że w tym wypadku może być kilku przynajmniej takich, powiedzmy kilka procent takich najemców, którzy powiedzą, ja nie chcę być w żadnym systemie scoringu. I tyle. Tak, okej. Okay. No to tak jak mówię, to daje do myślenia i dalej możesz podejmować decyzję, bo przecież możesz również używając, czy będąc użytkownikiem tego systemu, możesz również zawrzeć umowę w sposób tradycyjny, a potem jedynie dopisać sobie te wszystkie dane do systemu. To ty decydujesz o tym, według jakiego scenariusza pójdziesz. Ale to, co jest jeszcze istotne, warte podkreślenia, to kwestia, że my, wydaje mi się, wynajmujący, zbyt mało czasu i zbyt mało informacji dajemy najemcom, żeby ich zachęcić do takich rozwiązań. Nie pokazujemy też plusów tego, tak? Tutaj przecież można przekazać najemcy, ok, jesteś zweryfikowany, będziesz zweryfikowany, ale w ten sposób też ułatwić to pracę z nami. Będziesz mógł tutaj usterki zgłaszać, będziesz mógł współpracować szybciej, ewentualnie z usunięciem awarii, będziesz mógł dokonywać rozliczeń i będziesz miał zawsze aktualne saldo rozliczenia, będziesz mógł podawać stany liczników, czyli na przykład nie będziesz musiał płacić jakiejś nadwyżki, a będziemy to rozliczać raz na pół roku. Będziemy mogli się rozliczać na przykład również w sposób rzeczywistego zużycia mediów. To, czego bardzo mało wynajmujący robią, bo im się po prostu no, szkoda czasu, nie chce, ale tu w naszym systemie, jeżeli wprowadzisz cenniki mediów, cenniki dostawców mediów, to system może automatycznie wystawiać faktury za zużycie media zgodnie z tym, jaką fakturę otrzymasz od dostawcy mediów. Czyli jeżeli najemca poda na przykład stany liczników co miesiąc w systemie, to on za ten miesiąc zapłaci tylko i wyłącznie za zużycie. To jest na przykład wartość dodana dla najemcy, bo nie będzie musiał płacić więcej, albo też nie będzie musiał płacić mniej i mu się to skumuluje i później po trzech czy miesiącach czy po pół roku będzie miał dużą nadpłatę i powie wow, nie mam tyle pieniędzy, więc tu będzie rzeczywiście płacił za faktyczne zużycie. To trzeba też najemcy przedstawić, to trzeba mu to po prostu te korzyści pokazać i wtedy można też przekonać. Oczywiście, jeżeli powie się tylko i wyłącznie, słuchaj, tak jak ty powiedziałeś, 5 jeszcze 10 przysiadów dziennie, czy tam raz w tygodniu, no to ktoś, kto... No okej, ale mówimy tutaj, przykłady czasami trzeba... Czasami przykłady właśnie muszą być takie przekoloryzowane, tak? No to ktoś się może już usztywnić. Pokazujmy też plusy i pokazujmy też korzyści dla najemców. To też są ludzie, dadzą się przekonać, używajmy argumentów. No dobra, tak. I myślę, że właściwie taki program jak twój jest w tym pomocny, to znaczy on, bo tak każdy na własną rękę jak to działa, no to wiesz, to jest tak, że nie ma takiego kierunku, a jak teraz myślę sobie o Inajmie, to on ma taką misję wyraźną, takiego cywilizowania tego rynku. Najmie. Tak, tak, oczywiście i to właśnie podkreślam i również parokrotnie powiedziałeś mój program, to oczywiście nie jest mój program, bo jest to firma i również mam wspólnika i mam nadzieję, że będziemy mieli wielu wspólników, gdyż jesteśmy formą prawną prosta spółka akcyjna i ruszamy z emisją sprzedaży części firmy poprzez właśnie emisję publiczną akcji. Około 6% firmy od razu chcemy sprzedać.
właśnie aby pozyskać tutaj wspólników, którymi będziemy mogli współpracować, w takim, no, będą mogli nam pomagać bardziej, a również kiedyś w przyszłości będą czerpać z tego zyski. Będą mieli również też inwestorzy bonifikaty co do samego użytkowania tego systemu. Dlatego rzeczywiście tutaj też właśnie w ten sposób udowadniamy, że będzie to, jest to projekt społeczny i od razu wychodzimy do ludzi. Znajdę to i najem emisja akcji, tak? Znajdę to w internecie? Tak, tak, jak na naszej subdomenie, na stronie głównej, mamy cały mechanizm właśnie nasz, autorski, sprzedaży, zawierania może bardziej umów na zakup akcji i w łatwy sposób będzie można tutaj stać się również naszym wspólnikiem. Już, już. Smyk. Dobra. Emisja akcji. Czyli już ruszyła ta emisja dzisiaj? Nie, nie, jeszcze nie ruszyła emisja akcji. Jesteś na razie na serwerze testowym, ale już ostatecznie myślę, że w przyszłym tygodniu ruszamy. Na tej subdomenie są wszelkie wyjaśnienia, odpowiedzi na ewentualne najczęściej zadawane pytania. Jest cały prospekt informacyjny, z którym należy się zapoznać, a jeżeli ktoś jeszcze będzie miał jakieś wątpliwości, za pośrednictwem tej strony internetowej można ze mną umówić się na 15-minutową rozmowę. No i oczywiście zapraszam. Czy to jest emisja publiczna? Tak, to jest standardowa emisja publiczna, tak, jesteśmy prostą spółką akcyjną, to daje to nam takie możliwości, że w sposób takiej zbiórki crowdfundingowej możemy zebrać kapitał na dalszy rozwój. No, widzowie i ja wiemy, że prosta spółka akcyjna, no, bardzo się cieszę generalnie, że ona weszła, bo to chciałem powiedzieć. Tak, czekaliśmy też, bo przesunięcie było bodajże, jak dobrze pamiętam, chyba 1,5 roku. Tak. I był spory opór środowiska prawnego, żeby to wchodziło. Ale to już na marginesie. Więc macie to na marginesie. Ten opór był podyktowany przede wszystkim tym, że rzeczywiście przy prostej spółce akcyjnej, no, w dużym skrócie prawnicy zarobią sporo mniej. A jeżeli chodzi o zabezpieczenie, uważam, że jest naprawdę na dobrym poziomie, aby zabezpieczyć akcjonariuszy, a też sens jest taki, żeby tych akcjonariuszy było dużo, żeby nie było jakoś bardzo, ten kapitał nie był skoncentrowany u jednej, dwóch czy trzech osób. No i tu chodzi o rozwój, tak? Chodzi o szybki rozwój, no i też koszty, no bo koszty są niewspółmiernie niższe jak przy tradycyjnej spółce akcyjnej. Pokazuję teraz moją książkę na twojej stronie. Nie będę udawał zdziwienia, bo tak żeśmy nawiązali współpracę. Tak, tak dokładnie. Osoby, które tak dokonają tutaj zakupu od pewnego pakietu akcji, otrzymają od nas między innymi w prezencie twoją między innymi książkę, tak? Fajnie. No dobra, słuchaj, czyli tak, i najem w największym skrócie. Mamy system zarządzania, czyli takiego obsługi online, wynajmu, w którym może być zarejestrowany wynajemujący, najemca, różni specjaliści, którzy się zajmują tym, nawet po księgowych. Wszyscy mogą tam być zarejestrowani, mieć swoje profile, dodają swoje nieruchomości, konta, obsługują się przez platformy, zarówno płatności najmu, jak i obsługa tych wszystkich innych ekspertów. I jest tam wiele rozwiązań, powiedzmy, że jest bardzo dużo rozwiązań, które mają taki cel, żeby ułatwić zarządzanie tym najmem w jednym miejscu. I mogę totalnie sobie umowę rozpisać na formularz, który widzi też najemca i on zawiera umowę niejako przez platformę. I to wtedy... Tak, w dużym skrócie możesz powiedzieć, że to jest taki marketplace dla wynajmu nieruchomości.
I taki był nasz cel. Mam nadzieję, że udało nam się go zrealizować, ale to oczywiście nie jest ostatnie słowo, bo dalej będziemy go rozwijać. Między innymi dlatego chcemy pozyskać dalsze finansowanie tego projektu, aby system się rozrastał i być może również twój czy twoje bądź innych osób pomysły będą zaimplementowane. Dobra, spoko. To, czego jedynie nie powiedzieliśmy jeszcze, to w dużym skrócie księgowość. Można tutaj samemu sobie ją prowadzić. System jest dość intuicyjnie zaprojektowany. Ciekawostką na przykład wprowadzanie kosztów. Ktoś może nie mieć pojęcia, jak wprowadzić koszty do książki przychodów i rozchodów, a tutaj w sposób intuicyjny będzie mógł to, klikając w pewne kafelki, samemu zrobić. Oczywiście wszelkie możliwe formy opodatkowania, jakie są w Polsce możliwe, mamy to zaimplementowane. Podatek VAT, JPK i co? No to chyba wszystko, co powiedzieliśmy. Usterki, kalendarz. Ja tutaj jeszcze mam taką ściągę, no bo człowiek się trochę denerwuje. Ja pierwszy raz występuję, więc tym bardziej zdenerwowanie powoduje, że mogę pominąć najważniejsze rzeczy. Zerkam tutaj, czy czegoś nie pominąłem. Czyli kontrola nad kosztami, cenniki dostawców mediów, możliwość automatycznego wystawienia dokumentów sprzedaży, katalogi nieruchomości, wyposażenia. No tutaj ciekawą też kwestią jest cały katalog wyposażenia, które możemy raz wprowadzić, a potem możemy przypisywać do danej nieruchomości i w bardzo prosty sposób kolejną nieruchomość, na przykład którą zakupimy, bądź będziemy od klienta otrzymamy w zarządzanie, w szybki sposób ją zdigitalizujemy, szczegółowo opiszemy, no i to będzie później generowane w protokołach zdawczo-odbiorczych. A dałoby się, teraz mam taki pomysł, słyszysz? Tak, słucham. Słowo, bo może dałoby się coś dodatkowo wynajmować jako ruchomości do domu, to znaczy wynajmuję mieszkanie i mam takie opcje, że mogę, nie ma w nim telewizora, ale mogę sobie, znaczy ja jako najemca wynajmuję, prawda? Ale i mam sobie tego i mogę sobie dodatkowo donająć telewizor i płacę za niego tam jakieś pieniądze miesięcznie w tej samej aplikacji. Teraz sobie tak o tym myślę. Wiesz co, oczywiście tak jak mówię, to wszystko zależy od wyobraźni wynajmującego. Jakim scenariuszem on tutaj będzie chciał wykorzystać ten system? Lepszym może przykładem byłoby, jeżeli pozwolisz, to na przykład wynajęcie płotu. U nas w systemie możesz wynająć płot pod baner reklamowy, możesz wynająć poręcz balkonu bądź elewację pod baner reklamowy i też go rozliczać. Wszystko, co jest związane z nieruchomością, no bo oczywiście telewizor czy wyposażenie raczej jest na wyposażeniu, ale tutaj właśnie możesz te konkretne wyposażenie wprowadzić, możesz wprowadzić, kiedy mija gwarancja, czy jest gwarancja, czy są potrzebne jakieś przeglądy techniczne, to o tych przeglądach technicznych będziesz ty poinformowywany automatycznie, najemca będzie poinformowany. Okej, tylko no tutaj mam, jest to bardzo rozbudowane. Może to pójdzie właśnie w tą stronę, mówię teraz o przyszłości, tak, że ludzie nie będą chcieli tylko, jeżeli ten system będzie faktycznie pomocny, to może nie będą chcieli tylko wynajmować nieruchomości, tylko może coś jeszcze. Tak, i tutaj widzisz, i tutaj jest ta idea tworzenia tej społeczności, bo wyobraź sobie coś takiego, masz mieszkanie kompletnie bez mebli i kompletnie na przykład bez, nie wiem, nawet kuchni, tak? A inna osoba ma tego sprzętu mnóstwo. No i teraz w sposób prosty, łatwy można by było sobie wyobrazić coś takiego, że od ciebie wynajmie nieruchomość, a od kogoś wynajmie ten cały sprzęt. Czyli wynajmie ten sprzęt i ludzie będą się łączyć, tak? Ci, co mają nieruchomości na wynajem nieumeblowane, z tymi osobami, które mają po prostu mnóstwo mebli i chcą wynająć. I w tym momencie będzie kojarzenie tych dwóch stron, będą ze sobą współpracować i w sposób bardzo prosty, szybki będzie można zdalnie nie dość, że wynająć nieruchomość, to jeszcze ją urządzić, wynajmując jeszcze od kogoś innego na przykład same ruchomości, same meble, czyli na przykład ten telewizor.
No dobra, odpłynęliśmy w odległe. Odpłynęliśmy, no tutaj wszystko zależy od wyobraźni, ale też i poczucia, też potrzeb rynków, tak? Potrzeb, jakie się wytworzą w przyszłości. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo była przydatna, a Wy drodzy widzowie zajrzyjcie do, zaraz możecie zajrzeć, rozumiem, że jak my to opublikujemy, to już będzie dostępny iNajem, bo tak, będzie w poniedziałek, no właśnie, więc możecie sobie wejść na inajem.pl i zobaczyć. No i cóż więcej dodać, dzięki Tobie i dzięki widzom, do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję bardzo za zaproszenie, wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.